Hejka, z tej strony Eliasz. Ostatnimi czasy trochę wzięło mnie na sentyment do gatunku, z którym rozstałem się dobre kilka lat temu na rzecz loot shooterów, a potem hero shooterów. Oczywiście chodzi mi tutaj o moby. Odpaliłem sobie kilka meczyków w Hotsa, w Lola, a nawet pobrałem do T2, którą niestety mocno olałem w okresie swojej fascynacji mobkami. Liga to klasyk, więc rozegrane gry były czystą przyjemnością, pomimo tych toksycznych graczy, którzy są chyba już nieodłącznym elementem tego ekosystemu. Ale zaskakująco dobrze grało mi się również w produkcję Blizzarda, co skłoniło mnie do refleksji, czy Hotz naprawdę jest gorszą grą od Lola. Osobiście odnoszę wrażenie, że pod wieloma względami wcale nie. Mimo wszystko, niedawno publiczna stała się informacja o tym, że Activision w ramach swojego planu oszczędzania postanowiło zamienić blizzardową mobę w wegetujące pod kroplówką warzywo. Chciałem się chwilę zastanowić, czy ten tytuł naprawdę na to zasłużył. Wcześniej nawet nie zastanawiałem się nad powodem, dla którego Hotz pojawił się hucznie jako zagłada Lola od nieoficjalnego ojca gatunku, tylko po to, by zebrać wierną, ale stosunkowo niewielką społeczność i by skryć się w zacienionej dziurze, nie mając większych możliwości, by odgryźć rywalowi choć jeszcze jeden maluteńki kawałeczek ciasta. Uznałem, że Blizzard zrobił dobrą grę, ale po prostu za bardzo się z nią spóźnił, przez co trafił na rywali, którzy byli już zbyt mocno okopani na swoich pozycjach. Jednak w ostatnim roku kazus pierwszeństwa bardzo skutecznie obalił Fortnite. PUBG zdecydowanie było pierwsze, a do tego bardzo popularne, a jednak Epic Games wpadł na rynek z bara i zmiotł konkurencyjne Battle Royale w ciasny, zakurzony kąt, odbierając mu wszelkie pochwały i zaszczyty. Bycie drugim nie miało żadnego znaczenia, bo Fortnite okazał się po prostu lepiej działający, bardziej atrakcyjny dla większego zakresu graczy, ciekawszy wizualnie, z lepszym modelem płatności, no generalnie zrobili lepszą grę i wygrali. Czy to by oznaczało, że Hotz nie przegrał przez złą datę premiery, tylko po prostu przez bycie gorszą mobą? Postanowiłem go trochę głębiej przeanalizować właśnie na tle Molocha, któremu nie zdołał dorównać. Ostrzegam tylko, że oceniam oba tytuły okiem niedzielnego zjadacza mobek, który lubi sobie pobić miniony, porozwalać wieżyczki i pokorzystać z fajnych skilli oraz zaklęć. Nie jestem zawodowcem, więc nie jestem w stanie ocenić wszystkich mechanizmów, niuansów oraz detali tak bardzo ważnych na wyższych szczeblach, a zwracam uwagę jedynie na przyjemność, jaką z gry może czerpać ktoś o zbliżonym do mnie poziomie umiejętności oraz zaangażowania. Oczywiście sercem każdej moby są bohaterowie. Liczni herosi Lola to aktualnie bohaterowie wręcz kultowi, a ich radosne mordki znane są nawet osobom, które nigdy nie odwiedziły Summoner's Rift. Hotz w tym względzie poszedł trochę na skróty. W swojej rozbudowanej galerii również mam masę twarzy rozpoznawalnych w gamingowym świadku, ale są oni zapożyczeni z innych gier. Może się to wydawać chodzenie na łatwiznę, bo ucina sporą część kreatywnego procesu, ale z drugiej strony twórcy w naprawdę dobry sposób przenoszą do moby bohaterów różnych gier, w dość wierny sposób oddając ich styl rozgrywki czy zakres umiejętności. Efektem jest spora grupa postaci o bardzo egzotycznym wachlarzu zdolności, których próżno szukać w LoLu. Świetnym przykładem jest potencjalnie nieśmiertelny Mencik, trzej wikingowie będący tak naprawdę trzema bohaterami, Cho'Gall sterowany przez dwóch graczy, czy Abatur polegający przede wszystkim na zdolnościach o globalnym zasięgu. Nie da się zarzucić zespołowi niebieskich braku wyobraźni czy odwagi, bo tworzą naprawdę nieszablonowe koncepty, z którymi warto się zapoznać chociażby po to, by zobaczyć, jak można projektem postaci wychodzić poza ramy typowego bohatera moby. O wiele bardziej podoba mi się w Hotz również rozwój postaci. W LoL odbywa się to na dwóch płaszczyznach, maksując umiejętności oraz kupując przedmioty. Już sama ilość dostępnych opcji sprawia, że w trakcie meczu mamy całą masę dostosowywania się do sytuacji na mapie, taktyki wrogów oraz zachowania sojuszników. Z drugiej strony, mniej ogarnięci gracze mogą poczuć się przytłoczeni ogromem wyboru, a nawet mogą przegrywać tylko dlatego, że źle dobrali przedmioty. Hotz dużo bardziej prowadzi gracza za rękę. Nie tylko nie musimy dobierać, w jakiej kolejności rozwijać swoje moce, ale też nie ma przedmiotów. Zastępują je dużo prostsze drzewka spersonalizowane pod konkretnych bohaterów. Dzięki temu w czasie meczu możemy na różne sposoby rozwinąć postać, tak by lepiej pasowała do sytuacji na polu walki, ale przy okazji mamy pewność, że nie wybierzemy czegoś całkowicie niepotrzebnego. Najważniejszym punktem rozwoju postaci jest oczywiście wybór jednej z dwóch superzdolności.
Mi osobiście bardzo się takie podejście podoba, choć pewnie dlatego, że nie jestem fanem bardzo rozbudowanej metagry, gdzie każdy ma wyuczoną na pamięć listę run pod swoją postać, czy zestawu przedmiotów na każdą okazję, śledząc oczywiście przy okazji uważnie ich listę nerfów i buffów. No i bardzo mi się też podoba ogromna różnorodność map. Podobnie jak w przypadku zdolności, tak i tutaj twórców bardzo poniosła wyobraźnia, bo mapy nie tylko różnią się wyglądem i ukształtowaniem terenu, ale też każda ma jakieś swoje specjalne cele oraz zasady, które niezwykle determinują rozgrywkę. Uwalnia się roje zergów, zbiera złote monety, kontroluje mechy czy pcha ładunki. To właśnie realizacja celów mapy ma kluczowy wpływ na zwycięstwo, więc praktycznie całą drużyną trzeba się w nie zaangażować, by mieć szansę na sukces. Sprawia to, że rozgrywka nie rozkręca się tak długo jak w LoLu. Bardzo szybko dochodzi do starć drużynowych i to właśnie współpraca jest tutaj niezwykle istotna. Zresztą HOTS ogólnie jest bardzo mocno nastawiony na współpracę, co widać chociażby po fakcie, że nie ma tutaj indywidualnych poziomów postaci, a jest wspólna pula doświadczenia i wszyscy członkowie zespołu awansują w tym samym czasie. Ilość map sprawia, że bywają one znacznie mniej zbalansowane, ale za to ciężko się nimi znudzić i same w sobie są już źródłem zabawy. Dodałbym jeszcze do listy fakt, że mamy w HOTSie dużo więcej możliwości personalizacji, rozszerzone o wybór wierzchowców czy komentatorów meczu. Podczas mojej przygody z grą zauważyłem również, że nie trafiam za bardzo na toksycznych graczy, których natomiast na Summoner's Rift nigdy nie brakuje. Wiem, że znienawidzicie mnie za to, co teraz powiem, ale osobiście uważam, że HOTS jest lepszą grą niż LoL. Lepszą, ponieważ jestem niedzielnym, mało hardkorowym graczem, który woli dobrą zabawę ponad pełną negatywnych emocji, zażartą rywalizację, w której sukces jest najwyższym dobrem. Jeśli jednak idzie o poziom wyzwania, szans na pokazanie swoich indywidualnych zdolności, czy nawet balans, HOTS nigdy nie miał startu do króla gatunku i to jest przyczyną jego porażki. HOTS jest dużo bardziej różnorodny, zabawny oraz przystępny, więc idealny dla casuali. Problem polega na tym, że w moby casuale nie grają. To jest gatunek przeznaczony właśnie dla graczy, którzy chcą pokazać swoją dominację zarówno na płaszczyźnie refleksu oraz umiejętności, jak i planowania oraz strategicznego myślenia. Przystępność oraz prostota gry Blizzarda ich nie przekonała, nawet pomimo posiadania naprawdę ciekawych map czy postaci. Niestety największe zalety HOTSa są więc prawdopodobnie jedną z przyczyn jego porażki. Porażki, której bardzo żałuję, bo nie ukrywam, że naprawdę tę grę lubiłem. Pocieszający jest jedynie fakt, że nie podjęto decyzji o wyłączeniu serwerów, więc zawsze będzie możliwość powrotu na kilka niezobowiązujących meczy, choć z dnia na dzień czas oczekiwania na grę wydaje mi się coraz dłuższy. Raczej nie ma co liczyć na cud, że gracze nagle pokochają te niechciane dziecko, będą wbijać tłumnie, a Activision wyczuje zapach taczek złota i postanowi dalej inwestować w ten tytuł. Tak więc mamy już pierwszą ofiarę planu oszczędzania Activision w stosunku do swojego parobka z niebieskim logo. Ofiarę po części zasłużoną, choć bardzo przykrą. Pozostaje pytanie, kto będzie następny? Diablo już dostało takiego kopa w jaja, że szybko nie wstanie. Może StarCraft? Czas pokaże. Niestety Blizzard w ten sposób coraz większymi krokami opuszcza grono twórców, które tworzy gry z pasji dla fanów. Przykrym jest patrzeć na firmę, która uchodziła za tworzącą najlepsze, najbardziej dopracowane dzieła, gdy ta powoli dołącza do grono specjalizującego się w zawodzeniu społeczności. Nikt już nawet nie wymienia niebieskich obok CD Projekt Red czy Rockstara. Coraz częściej za to stawia się ich w jednym szeregu z Bethesdą oraz Electronic Arts. Bardzo smutny widok. Tak właśnie umiera dzieciństwo wielu dojrzałych graczy, którzy dorastali na Warcraftcie, Starcraftcie czy Diablo. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tej całej sprawie. Szanujecie jeszcze Blizzarda jako legendarnego twórcę, czy jest już dla was jedynie pozbawioną duszy korporacją? Piszcie koniecznie. Tymczasem trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już niedługo. Pa, pa!